Dziś, drodzy Państwo, powiemy o derbach, bo to właśnie w najbliższą niedzielę, czy jutro po godzinie 15.30 Śląsk-Wrocław zagra w derbach Dolnego Śląska, Zagłębiu Lubin na wyjeździe. Statystyki przed tym meczem? No, dla wrocławian niezbyt zadowalające, ponieważ żaden mecz jeszcze nie został wygrany u siebie na własnym boisku. Natomiast wszystkie mecze, na szczęście przewidzieliśmy punkty z tych meczów wyjazdowych. W Zagłębiu Lubin bardzo podobna sytuacja. Oni również mają troszkę problemów u siebie, natomiast wygrywają to, co się dzieje poza Lubinem. Moimi Państwa gośćmi dziś wieczorem są pan Romuald Szukiełowicz, były trener Śląska Wrocław. Dobry wieczór. A także Janusz Kołodziej, dział sportowy Telewizji Echo24. Dobry wieczór, Januszu. Witam serdecznie, witam. Panowie, no rzeczywiście derby to zawsze emocje. Popatrzymy na Włochy, tam Inter z Milanem. W Hiszpanii jest podobna sytuacja, no i my mamy tutaj również nasze. Polonii Warszawa już nie ma, stety, niestety, więc nie patrzymy na centrum, tylko to, co tutaj się dzieje, na Dolnym Śląsku. Ale jest Kraków. Jest jeszcze Kraków, tak, oczywiście. I źle radząca sobie Wisła w tym sezonie, być może o tym za moment. Ale co z tymi naszymi derbami? Są emocje i wielkie oczekiwania? No, można powiedzieć tak, że przed derbami trener ma ułatwione zadanie, bo słowo derby jest słowem kluczem. Zawodników nie trzeba motywować. Januszu? Ja myślę, że to są takie prorocze słowa. Elektryzuje to nawet te osoby, które o piłce wiedzą niewiele, ale wiedzą, że jest to walka o prymat w regionie. To jest to, czym się będzie można chlubić, chełpić. Zawodnicy tak naprawdę nie mają nic przeciwko sobie. To są czasami przez nas nawet, dziennikarzy, tak troszeczkę te emocje budowane. Tu można mówić o tym, że będą chcieli udowodnić zawodnicy jednej i drugiej drużyny, że oto do następnego spotkania rewanżowego to my tutaj jesteśmy lepsi. Niezależnie od pozycji w tabeli, niezależnie od tego, że teraz jak się czyta opinie fachowców, jak się słyszy to, co się mówi na przykład w kręgach kibiców, to jednak Zagłębie, choćby ze względu na dotychczasowe dokonania, jest faworytem. Tego na konferencji prasowej nie ukrywał nawet trener Mariusz Rumak. I tutaj możemy przytoczyć dokładny przykład z boiska. Ostatnie derby to było przegrana Śląska Wrocław 0-2. Tkliwa porażka. Panie trenerze... Byłem ojcem tego. Tej porażki. Tej porażki. A to skoro pan trener sam teraz wywołał ten temat, to możemy przeanalizować tę sytuację i powrócić do tych meczów z przeszłości, kiedy rzeczywiście w Śląsku Wrocław nie tyle co zaczęło się dziać źle, co po prostu zabrakło wyników. No, dla niektórych rzeczywiście ten wynik może być ostateczną weryfikacją, ale to nie tak do końca, bo przecież dużo się dzieje w głowach tych piłkarzy. Bądź działo. No, piłka nożna jest to gra błędów. Myśmy w ostatnich, w momencie, kiedy ja prowadziłem jeszcze Śląsk, na wiosnę, rozpoczęliśmy mecz od 0-1. W pierwszej minucie błąd i praktycznie mecz się ułożył. Ale nie będziemy tego analizować. Natomiast faktycznie ja przeżyłem wiele derbów prowadząc zespół Śląska. No i było to różnie. Były kartki, były rzuty karne, były czerwone kartki, wyniki były zawsze. Nie było tak, że był murowany faworyt i wygrywał. Zawsze wyniki były zaskakujące, tak bym to nazwał, bo były derby, których ja nie prowadziłem, gdzie Śląsk rozbił Zagłębie chyba 7-0. 5-1, 7-0 to Zagłębie ze Śląskiem. A właśnie, odwrotnie, a Zagłębie ze Śląskiem 7 wygrało. Także są to mecze no, bardzo emocjonujące i działające na wyobraźnię nie tylko kibiców, sympatyków drużyn swoich, ale również na zawodników. To zostawmy to przeszłość, panie trenerze. Na dzień dzisiejszy drużyna Piotra Stokowca, podobnie jak Śląsk, to co zostało powiedziane na początku programu, radzi sobie o wiele lepiej na wyjazdach niż przed własną publicznością. Jak pan tłumaczy tego typu zachowanie? Zwykły przypadek? Znowu statystyka, która nic tak naprawdę nie wnosi do szatni chłopaków? Nie. Zespół, zacznę od Zagłębia, zespół jest dobrze ułożony, zdyscyplinowany w poszczególnych liniach i można ustawiać ten zespół w różnym jak gdyby kontekście do przeciwnika, bo i są momenty, że grają trójką obrońców, są momenty, że grają czwórką pod konkretnego przeciwnika i są to zawodnicy o określonych umiejętnościach, nie małych, piłkarskich, a przy tym zdyscyplinowani.
i są to zawodnicy, którzy chcą jeszcze, mają dużo przed sobą. Są dosyć młody zespół. W Śląsku było potrzeba czasu i uważam, że będzie to szło w lepszym kierunku, bo akurat żeby nie było tak, że te mecze już wygrane z Koroną na wyjeździe czy z Łęczną na wyjeździe. No a dzisiaj Korona wygrała w Niecieczy, prawda? Bardzo niestabilna ta liga. Tak, a wydawałoby się, że są to zespoły, z którymi wszyscy będą wygrywali. Mam na myśli Koronę i Łęczną. No i tutaj jutrzejszy mecz będzie jak gdyby musi pokazać, czy te punkty, które Śląsk zdobył, bo ja uważam, że tak, że wygrana na wyjeździe nie ma wartości w momencie, kiedy nie potwierdzi się ją u siebie w domu. I była taka możliwość po zwycięstwie z Koroną, żeby Śląsk ograł Krakowie. Prowadził 2-0 i skończyło się tylko podziałem punktów. I teraz jest kolejny mecz wygrany na wyjeździe w Łęcznej. I jeżeli zostanie on potwierdzony Zagłębiem Lubin, to już będziemy mogli optymistycznie patrzeć do przodu, bo następne mecze, jakie czekają Śląsk, to już jest dużo wyższe wyzwanie, bo jest Lech, Legia, Lechia. To już wiadomo, że to są ekipy, tym bardziej patrząc na to, jak te zespoły reagują teraz, jak grają. To bardzo trudne zespół. Lech ograł wczoraj. Bardzo wysoko, 5-0. Tak, 5 goli strzelonych. Legię mamy przed oczami, która zagrała doskonały mecz z Realem Madryt. Nie wiadomo, czy taka gra się przełoży na ligę, ale potencjał w tym zespole jest. Lechia, kolejny przeciwnik, nie ukrywa tego, że walczy o Mistrzostwo Polski. Robi to dosyć konsekwentnie. Panie trenerze, jeszcze jedno nazwisko chciałbym zapytać związane z Zagłębiem Lubin. Krzysztof Janus, to skrzydłowy, ale akurat 5 goli strzelonych, 4 asysty. No teraz wiemy, że żółte kartki się nie pojawi. Trener Rumak również to nazwisko wypowiedział podczas ostatniej konferencji prasowej. Ale Państwo, to właśnie chciałem o to zapytać. Nie jest osamotniony. O to mocno jeszcze tak. Sytuacji, że pomimo tego, że Krzysztofa Janusa nie będzie na tym spotkaniu, to jak mentalnie zawodnicy we Wrocławiu mogą do tego podejść? Czy w ogóle tam, patrzycie tak? Jest tam Woźniak, taki zawodnik. Zresztą wychowanek. No, dla którego derby to szczególnie, on się cieszy, on się przygotowuje mentalnie. To jest taki przywódca, ostatnio kapitan zespołu. To jest chłopczyk taki od małego. Dla niego derby znaczyły wiele, bo tam się urodził, to jest jego wychowanek. Tego w dzisiejszej piłce nie widzimy, prawda? Tak, często wielkie pieniądze i zawodnicy z całego świata. Śląsk jest takim przykładem drużyny, która taka mieszanka w zasadzie różnych stylów, natomiast trener tego nie powiedział, ale myślę, że zmierzał w tym kierunku, że jest o jakaś ile, stabilizacja składu. To słowo, stabilizacja składu i tutaj jest to niewątpliwa zasługa trenera Rumaka, że wreszcie udało mu się trafić w te nazwiska, które zaczęły ze sobą współpracować i przyszły wyniki. Wspomniany mecz z Krakowią, początek bardzo dobry, odnalazł Petera Grajcara, który wreszcie po kontuzji doszedł do siebie pod względem takim wytrzymałościowym, a że to był dobry piłkarz, wiedzieliśmy o tym, bo on grał w dobrych klubach. Jakoś troszeczkę mu się nie wiodło, może nie na tej pozycji ustawiany, troszkę na boku, gdzieś próby różne. Wreszcie ten skład jest stabilny. Dankowski wywalczył sobie miejsce. Cieszymy się z tego podwójnie, bo to wychowanek, a tych wychowanków, tych zawodników związanych z tą drużyną jest ich naprawdę niewielu. Trener Stokowiec ma ułatwione zadanie, jeśli chodzi o tak troszeczkę żonglowanie składem, jeśli tak się troszeczkę mówi, bo on najpierw działacze mu uwierzyli, pograł z tym zespołem, przyglądał się drużynie. Miał czas w pierwszej lidze, czyli dawnej drugiej lidze. Awansowali. Drużyna, która awansuje bardzo często idzie siłą rozpędu. Trzecie miejsce, puchary.
znakomity piłkarz, bo ja się przychylam do opinii naszego wspólnego kolegi, nomen omen, zawodnika i Zagłębia Lubin, i Śląska Wrocław z Zagłębiem zdobywał Mistrzostwo Polski, Janusz Kudyba, który uwielbia taki styl piłkarza myślącego, który nawet kontuzjowany, nie w pełni sił, jest bardziej wartościowym od kilku młodych, ale on ma Kubickiego, Jacha. To jest przyszłość. Na przykład o Jachu wypowiadają się fachowcy różnych stacji telewizyjnych, dziennikarzy, że to może być brakujące ogniwo właśnie do Kamila Glika, bo lewonożny, bardzo dobry piłkarz. Piłkarsko ośmielę się powiedzieć taką opinię, wyrazić taką opinię, że te drużyny są zrównoważone. Gdybyśmy tak liczyli plusy i minusy, ostatnio Kamener w bardzo dobrej formie, słabsza jedna decyzja Polaczka, myślę, że jednak wystąpi, bo w ostatnim meczu ewidentnie stąd tak błąd. Trudno wskazać faworyta, to nawet sami ale trenerzy się nie podobają. Jeżeli chodzi o zespół ułożony, przychylam się do opinii pana trenera, oni już grają takim swoim systemem dłuższy czas. Śląsk jakby to złapał. Jeśli to potwierdzi, to będziemy mieli drużynę na wiele spotkań już taką ukształtowaną. Z tym, że tu jeszcze trzeba dodać taką sprawę, że Zagłębie ma zawodników, więcej zawodników groźniejszych ofensywnie. Bo biorąc Woźniaka, Neszpor, Janoszka, Papadopoulos. To są zawodnicy, którzy w każdym momencie dla nich się liczy zdobywanie bramy. I jest to grupa, która funkcjonuje już jakiś czas ze sobą. W Śląsku bardzo fajnie było i teraz to się potwierdza. Funkcjonuje współpraca Rioki z Kamilem Bilińskim. Tak? I to jest rzecz, która może zadecydować. Czyli Kamil Bilinski, panie trenerze, też potrzebował czasu, żeby po prostu w tej szatni zaczęła być tak zwana dobra chemia pomiędzy zawodnikami. No nie, pan trener również Kamil miał chemia tam o była, tym wspominał. Nie, tam była doskonała chemia. W szatni była doskonała chemia, tylko może ona się trochę zaburzyła w pewnym momencie, kiedy weszła tak liczna grupa obcokrajowców, gdzie ta komunikacja była utrudniona, a patrzenie na CV zawodników, no to nie sprawdza się, bo sprawdza się to, co tu pokazujesz na miejscu, a nie to, co kiedyś z kimś gdzieś siedziałeś w szatni czy na jednej ławce. Ale dzięki ciężkiej pracy udało się panu osobiście przywrócić jednak w zespole wiary, tak? Ja mówię, to musiało być jakieś źródło tego. Jest źródło, ja uważam, że stabilizacja składu spowodowała to, że ci zawodnicy zaczęli jeden, drugi, trzeci, czwarty mecz funkcjonują obok siebie. I to, no niech, niech życzę im, żeby potwierdzili jutro to, że ta gra na wyjeździe jest potwierdzona w domu. Nie? To jest najważniejsze, bo wtedy zawodnicy dostają, ja mówiąc kolokwialnie, kopa. Stać nas na to. Tak, wiemy, że muszą się nas bać. I widzimy ludzi na boisku, którzy tak naprawdę myślą o sobie i sobie pomagają, bo tak przecież jest. O to chodzi. No tak, tu chodzi też o pewną takie stereotypy, powtarzalność akcji. O ile taki Kamil Biliński dostawał piłkę raz od jednego środkowego. Był czas, kiedy Tom Heitli odszedł i nie było naprawdę środkowego z prawdziwego zdarzenia. To próba z Kokoszką, który coraz lepiej gra, ale to jednak właśnie, jest defensywny zawodnik. Wreszcie się odnalazł. Nie, ale Adam, o przerwę teraz. Adam zajął miejsce Hołoty. Nie ma takich zawodników. I Hatleja. Zajął miejsce i robi to bardzo dobrze. Bardzo, ale wreszcie się odnalazł. Na szóstce i to jest, on jest, to jest to zawodnik bardzo dobry technicznie, z dobrym przeglądem, spokojny, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji, bo wewnętrznie to jest za bardzo nerwowe. Kartki łapie takie niepotrzebne z kapelusza. No. Ale jest zawodnik się ustawiony. Dla niego uważam najlepsza pozycja teraz, mając za sobą tak dobrą dwójkę stoperów, jaką jest Dwali i Piotrek Celeban, to środek powinien być zblokowany. I to też jest ten atut. Z tym, że Zagłębie, no, patrząc na to, jak oni grają wolne strefy.
Mają skrzydła, jednej strony, jak nie ma Janusa. Pamiętajmy, że Tosik grał już na tylu pozycjach, że również może się podłączyć. Tak. Jest doświadczony Łukasz Piątek w środku. Jest Kubicki, to też jest nadzieja kiedyś polskiej reprezentacji w kategorii seniorskiej, bo nawet trener Adamka Nawałka w swoich wypowiedziach nie ukrywał, że bardzo mu się bacznie przygląda. To jest ta przewaga, którą ma Zagłębie. Oni mają wielu zawodników z własnej akademii, którzy zżyli się z tym klubem, tam mieszkają i widzą szansę rozwoju. Jak sobie przypomnę, to była jeszcze perspektywa gra w Pucharze, bo to ich chyba czeka. I teraz tylko trzeba podpowiedzieć na przykład takiemu Kamilowi Dankowskiemu, że... Panie trenerze, panie trenerze, i tak dobrze, że pan wywołał, ja wejdę w słowo Kamila Dankowskiego, no bo ten chłopak teraz znowu otrzymał powołanie do reprezentacji młodzieżowej. No, mam nadzieję, że nie będzie już więcej skakał po samochodach gdzieś tam za granicą. Natomiast przed jutrzejszym meczem to Kamil nie może zapomnieć o jednym, że on jest zawodnikiem od, jak ja to nazywam, od nieprzegrywania meczu. Od wygrywania są inni. On jest od nieprzegrywania. Jak czytasz te słowa, panie trenerze? No, nie wolno stracić z tym. Nie, on ma zabezpieczyć swoją strefę. On ma zabezpieczyć swoją strefę boiska i jeżeli tam nie będzie żadnych przecieków z jednej, z drugiej strony, a wiem, że Zagłębie tak gra. Gra generalnie skrzydłami, próbują grać, nie? To jestem spokojny, że dadzą sobie radę. No to jeszcze ucinając temat Kamila Dankowskiego, możemy tylko dopowiedzieć, że przed nim między innymi spotkanie z Niemcami, a także ze Szwajcarią. To będzie w Polkowicach, więc też zobaczymy. Ale myślę, że dla tego młodego piłkarza, który nie miał dla siebie miejsca, raz lewa obrona, raz prawa, ten rzut wolny wykorzystany w przepięknym stylu. Przecież trener zdecydował, że właśnie on będzie to wykonywać, mimo że jest obok Riota Morioka, że Kamil Biliński chciał próbował strzelać, byliby lepsi specjaliści, dało mu pewności. On to musiał pokazywać wielokrotnie na treningu, że potrafi. Zawierzono młodemu człowiekowi, został dłużej i w ten sposób tworzą się kariery. Ja myślę, że ta głowa już troszkę spokojniejsza, że on nie musi już udowadniać swoją przydatność, swojego z kolei ukochanego Śląska. Jeśli na lewej stronie znajdzie się Woźniak naprzeciwko Dankowskiego, to będą obaj dawać siebie wszystko za swoje ukochane kluby. Ja chciałbym, żeby to był mecz walki, żeby było dużo bramek, żeby było wspaniałe akcje, żeby kibice na tym, no w końcu jednym z ładniejszych stadionów w Polsce budowanych na Euro przyszli licznie, żeby zobaczyli prawdziwe widowisko sportowe. No żal jako kibic patrzeć na pełne stadiony. Miałem przed przyjściem do studia możliwość obejrzenia fragmentów meczu Hamburger Sportverein. Przegrywa mecz. Aubameyang strzela 4 bramki pod rząd u siebie, a tam jest wszystkie miejsca wypełnione. I ten 12 zawodnik niesie. Król strzelców najlepszy. Nie rwie włosów w głowy, bo tych ma niewiele i tego nie robił, ale tam niezależnie od tego, czy są na ostatnim miejscu, czy nie, oni przyjdą wspierać swoją drużynę. I tego we Wrocławiu też to potrzebujemy. Potrzebujemy kibiców, kibice są potrzebni. Widzieliśmy, jak wielkie święto futbolu, bo to trzeba przyznać lojalnie. Nie drużyna z mojej bajki, ale kibicowałem Legii, jak myślę, że wszyscy kibice przeciwko Realowi. Nie wierzę w to, że ktoś tam odpuszcza. Rzeczywiście, święto futbolu nas ominęło. Bez kibiców było zepsute. Znaczy, ale powiem tak. Bez kibiców drużyna może zagrać maksymalnie skoncentrowana, walcząca, zaangażowana z Realem Madryt. Natomiast normalne mecze z kimkolwiek innym, czy z Krakowią, czy z Łęczną, czy z Zagłębiem, bez kibiców zostaje w głowie zawodników jednak to, tym bardziej, że jak grali przy stadionie, przy załóżmy trybunach, gdzie siedziało kilkanaście tysięcy, a przychodzi na mecz raptem, bo jest pogoda, to kiepsko, 3000, 4, 5. Panie trenerze, dlatego tak. Apel, tak jak tutaj Janusz powiedział. Byłem na pierwszym meczu, staram się nie upuszczać ani jednego. Woskam, 17, może 18 minuta, bramka z Lechią Gdańsk, wygrywamy 1-0. 43 420 widzów, czy coś w tym stylu, ale komplet. Później powtórka meczu z Wisłą, również bardzo dużo. I gdzieś, ja rozumiem, że przychodzi się na mecze, kiedy drużyna gra, kiedy są wyniki. Ale nie zawsze to jest. Trzeba
pomóc w tych trudnych momentach. Staliśmy się wygodni, mamy różne stacje telewizyjne, co włączy się pilota, wszędzie można coś oglądać, ale nic nie zastąpi widowiska sportowego choć na żywo. Takich kibiców Śląsk Wrocław ma, tylko że za mało, prawda? I to oni nie wyjechali. Były mecze, gdzie przychodziło kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy i ci kibice są we Wrocławiu. Oni nie wyjechali z Wrocławia. Trzeba znaleźć jakiś środek, żeby ich zachęcić, żeby przyszli, bo widowisko bez nich traci nowe. No i tutaj siłą rzeczy musi się pojawić, panowie, nazwisko pana Pawła Żelema. Jego zadanie jako szefa Śląska dobiegło końca, między innymi frekwencja, także być może zły PR. Ja rozumiem, że nie dam osądzać, bo my tam od środka Januszu nie jesteśmy i nie byliśmy. No ale panie trenerze, ja to muszę powiedzieć, sprawdziły się pańskie słowa, że rzeczywiście tam w szatni nie działo się najlepiej. Nie chcemy tutaj rozkładać jakoś... Tak, tak, jeżeli chodzi o politykę... Aha, o kontakt, tak. Tak, tak, o kontakt, o którym powiedzieliśmy na początku tej rozmowy. To słyszałem, że i wiedziałem, że zawodnicy też nie mają za dobrego kontaktu z panem prezesem. Nie było jakichś tam mobilizujących rozmów, czy albo nie było ich w ogóle, były uniki. Ale nie mnie oceniać pana prezesa Żelema. Został odwołany. Miejmy nadzieję, że Rada Nadzorcza plus miasto są w stanie znaleźć odpowiedniego człowieka, który da dodatkowy impuls dla klubu i Śląsk wróci na tą ścieżkę, na którą był, na której był tak niedawno. Puchary, medale, miejsca na podium, jeżeli chodzi o ligę, trafione transfery. I tego życzę sobie jako wychowankowi tego klubu najpierw, później trenerowi w tym klubie. I czekamy. I pani czekamy. No, państwu. Bardzo panu trenerowi dziękuję za komentarz do tej zmiany personalnej. Januszu, w takim razie jeszcze pytanie do ciebie. No jednak, jeżeli piłka nożna, to i polityka. Tadeusz Pawłowski został rekomendowany przez ratusz, osobiście przez prezydenta Rafała Dudkiewicza do roli nowego szefa szkolenia WKS-u Śląsk Wrocław. Jak czytać można tą nominację, proszę powiedzieć? Tak, tak. Akademii. Powiem tak, bardzo cenię sobie to, co powiedział trener Romuald Szukiełowicz właśnie o Tadeuszu Pawłowskim wcześniej, bo należy oddzielić jednego z najlepszych napastników historii Śląska od trenera, który również podejmował się w bardzo trudnych momentach, też nie po raz, nie tylko jeden raz pracy w tym swoim klubie. Tadeusz Pawłowski, znam go od wielu, wielu lat. Znam jego historię, jeżeli chodzi o pracę, szczególnie z grupami młodzieżowymi w Austrii. Tam, gdzie na szkolenie, to jest taki system niemiecki, najbardziej się sprawdzający i ci, którzy przejmują, to wiedzą. On ma przebogate doświadczenie. Oczywiście starał się pracować jako trener najlepiej, jak potrafił. Może tutaj wspomnieliśmy o tym, że wszystko jest potrzebne. Wszystkie czynniki są potrzebne, bo klub to taki system naczyń połączonych. Muszą być zawodnicy, musi być odpowiedni trener, musi być wsparcie zarządu, prezesa. Jeśli to wszystko jest odpowiednio wyważone, to w zasadzie się uzupełnia. No bo o ile trener ma jakieś wskazania co do, że przydałby się jakiś zawodnik, rozmawia się z zarządem, udokumentuje to. Zarząd w zależności od środków finansowych, nie czarujmy się, to są bardzo sprawy, bardzo w wielu przypadkach zależne od finansów, potrafi to spełnić. Uda się. Jeszcze nie mówiliśmy o jednym aspekcie, który jest niezwykle ważny nie tylko w życiu, ale o szczęściu. Trzeba mieć szczęście. Zobaczymy, kto będzie miał w meczu go więcej, czy Śląsk, czy Zagłębie. Obie drużyny są na fali. Zapowiada się ciekawe widowisko. Nie możemy tej rozmowy zakończyć. Mogę zakończyć jeszcze taką rzeczą. Chciałem podpowiedzieć taką sprawę. Tak sobie uważam, że mamy kilku utalentowanych chłopaków już, którzy trenowali i trenują chyba z pierwszym zespołem w dalszym ciągu. To jest bardzo utalentowany napastnik wychowany klubu Idzik. I uważam, że mamy jeden z większych talentów, jeżeli chodzi o grę defensywną, w defensywie, w doskonałych warunkach. Wiech, taki zawodnik, który trenuje z pierwszą drużyną. I nie można stracić tych ludzi. Takie jest moje zdanie. I jeżeli będziemy mieli nowego człowieka,
który ma za zadanie stworzyć Akademię Piłkarską w Śląsku, mam tu na myśli tatka, no to jestem przekonany, że Tadziu takich zawodników nie pogubi. Tego oczekujemy w takim razie. Panowie, na koniec, naprawdę. Najbliższy wynik i wasze typy. Byłem przygotowany na twoje pytanie, jeśli pan trener pozwoli. Chciałbym, żeby były 4 bramki, ale w jakiej konfiguracji, nie powiem. Panie trenerze? Nie, żeby wszyscy zdrowo skończyli mecz, żeby się nic nie wydarzyło, żeby przyszło jutro przynajmniej 15 tysięcy sympatyków i wychodzili ze stadionu zadowoleni. To ja w takim razie życzę 3 punktów Śląskowi Wrocław, aby przywiózł z wyjazdu, liczone podwójnie, bez względu na to, co kto powie, bo to jednak bramka niech będzie strzelona na wyjeździe. Dziękuję bardzo. Dziękuję moimi bardzo. Państwa gośćmi dzisiejszego wieczoru byli były trener Śląska Wrocław Romuald Szukiełowicz, a także Janusz Kołodziej, dziennikarz Echo24, nasz dział sportowy. Dziękuję bardzo. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej rozmowie Echo24. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.